Cześć, witam wszystkich. Jak widzicie, dekoracja, jeśli to w ogóle da się tak określić, uległa znowu zmianie. Mamy dywan, który się tak niektórym podobał. Dokładniej rzecz biorąc, to ja mam dywan za sobą. No ale wy przynajmniej możecie sobie teraz go tutaj oglądnąć. No dobrze, ale przejdźmy teraz do znacznie poważniejszych tematów. Otóż, jak wiecie, tym razem będziemy sklejali UE Chenillet, czyli tankietkę Renault UE. Oczywiście tutaj słowo Renault się nie pojawia z wiadomych przyczyn, ale tankietka na szczęście się pojawia i oto teraz możecie posłuchać o historii tego bardzo ciekawego pojazdu. No i zobaczyć recenzję tego, co jest w pudełku, a dokładniej połowy tego, co jest w pudełku, bo jak już tutaj zaznaczyłem w poprzednim odcinku, o ile mnie pamięć nie myli, są dwa zestawy w pudełku, więc stwierdziłem, że pokażę tylko jeden. Właściwie to nawet słowo zestaw tu nie pasuje, no ale nie uprzedzajmy faktów, znaczy ja nie chcę uprzedzać faktów. Teraz więc przed wami historia i inbox. Zapraszam bardzo serdecznie. Trochę trudno jest określić, czym właściwie jest Renault UE, tudzież był Renault UE. Ów francuski pojazd gąsienicowy, którego produkcję rozpoczęto w 1932 roku, a zakończono być może około 1940, dane mówią też o 1937, i który powstał w znacznej liczbie, ponad 4,5 tysiąca egzemplarzy, tu ciekawostka, na licencji produkowali go również Rumuni, pełnił we francuskiej armii różne role. Wozu rozpoznawczego, tankietki, a nawet ciągnika artyleryjskiego. Jeszcze ciekawsze zastosowania znaleźli dla niego Niemcy, którzy zdobyli wiele takich pojazdów podczas kampanii francuskiej, w trakcie której wozu używali też Polacy, w Wehrmachcie i u jego sojuszników. Służyły jako transportery amunicyjne, a nawet jako niszczyciele czołgów, wyposażone w 37mm działo przeciwpancerne PAK-36, czy ruchome wyrzutnie rakiet Wurfhammen. Co ciekawe, niektóre po wojnie wróciły do armii francuskiej i zostały użyte po dozbrojeniu w karabin maszynowy w Indochinach. Eksploatowano je do lat 50. XX wieku. Mimo dość słabego silnika, zaledwie 35 koni mechanicznych, prędkość maksymalna wynosiła 30 km na godzinę, a zasięg 80 km. I cienkiego pancerza, 6-9 mm, pojazd miał, jak widać, długą i bardzo ciekawą karierę bojową w różnych częściach świata. Przyjrzyjmy się teraz temu pudełku, zestawowi z firmy S-Model. Takie chińskie pudełko z chińskim napisem, sylwetka pojazdu, informacja, że są dwa w zestawie, no i to właściwie powielone tu wszędzie. O, tutaj by się zachowały oryginalne kolory, które nie wyblakły. Tak samo tutaj i z tyłu również. No i z tyłu właśnie jest schemat malowania, informacja o farbach, informacja o tym, że to zestaw dla dzieci starszych niż 8 lat, kilka uwag dotyczących bezpieczeństwa, całkiem ciekawe logo przedstawiające taki kwadrant, czy sekstans raczej, tak to się chyba nazywa, więc ciekawe logo ma firma S-Model. No to teraz zaglądamy do środka i tutaj wszystko jest od razu w takim woreczku foliowym, włącznie z instrukcją, więc go teraz trzeba otworzyć. Mamy tutaj instrukcję taką trochę pomiętą. No, instrukcja. I tutaj kolejne woreczki z częściami. Przyznam się szczerze, przypomina mi to FTF.
i może nieprzypadkowo, ale zaraz zobaczymy. Przyjrzyjmy się tej instrukcji. No to jest powtórzenie tego, co było z tyłu pudełka. No i tutaj są kolejne etapy montażu. Wygląda na to, że zważywszy na fakt, że to jest taki model trochę, no może nie wargamingowy, ale jednak uproszczony, no cóż, nie powinno być tutaj kłopotu, chociaż ja bym ze względów oczywistych zmienił kolejność montażu, no bo przyklejanie na samym początku układu jednego tylko skomplikuje wszystko. Tutaj ten charakterystyczny kosz, jeszcze kilka drobnych detali. Tutaj te drobne detale są jak najbardziej odtworzone. I schemat malowania raz jeszcze. Nic ani specjalnie trudnego, ani specjalnie szczególnego. No i tutaj mamy ramki. Są dwie identyczne, więc otworzę tutaj tylko jeden z woreczków, abyśmy mogli się przyjrzeć bliżej ramce. No i to jest właściwie tyle. Tak ona wygląda. Cóż, części jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. No, także tak. Z tej strony no, nie za bardzo cokolwiek jest, ale z tej, muszę wam powiedzieć, wygląda to bardzo ładnie i bardzo obiecująco. Mamy tutaj takie naprawdę drobne nity, tutaj również. Układ jezdni jest odtworzony z naprawdę sporą precyzją. Widać nawet drobne detale na kołach jezdnych. Tutaj drobne zęby na właśnie kole napędowym, chociaż one tak zanikają miejscami. Różnie to wygląda. Zobaczę, czy drugi model też to samo ma. Tak, tutaj również ta forma się jakby zużyła, ale to nic, znowu nie jest jakiś wielki problem. Tutaj mamy naprawdę ładnie odtworzone te wszystkie elementy. Spójrzcie tylko na tą linę tutaj. No wiadomo, nie jest to mistrzostwo świata, ale jednak widać, jak bardzo precyzyjnie jest to odtworzone. Naprawdę drobne detale tutaj widać zwojów tej liny, nie mówiąc już o nitach tutaj na powierzchni. No tutaj czeka mnie zadanie dość trudne, bo będę musiał jakoś otworzyć jedną z tych kopuł pancernych. Tutaj być może te szczeliny trzeba powiększyć będzie, czy jakoś bardziej mocniej zaznaczyć. No z takich rzeczy, które nie są może najlepsze, to jest ten taki element wydechu i ta jego osłona, która jest odlana w całości, a w rzeczywistości była to taka blacha przykrywająca ten fragment pojazdu. Ale spójrzcie teraz z kolei właśnie na układ jezdny, bo on się mi tutaj teraz nasunął. Popatrzcie. To naprawdę jest ładnie zrobione. Nie ma się do czego przyczepić. Dlatego chociaż firma S-Model jest chińska, no to myślę, że warto zwrócić na nią uwagę. Tutaj jeszcze ta skrzynia i jej detale. Naprawdę świetnie to wygląda. Łopata. Jak łopata. No i wanna, kadłuba. No tutaj akurat detali za bardzo nie ma, mimo że to wszystko było robione formą suwakową. O, jeszcze front, tutaj kadłuba, no naprawdę ładnie to wygląda. No i właściwie to tyle, jedna ramka na model. Cóż, S-model naprawdę zapowiada się obiecująco.
I myślę, że już nawet teraz wszystkim, którzy by chcieli się, jakby to powiedzieć, zaznajomić bliżej z niektórymi pojazdami, oni mają pewne unikaty w ofercie, mają na przykład BRDM-a 2. Więc jakby ktoś chciał ten pojazd zrobić, no to powinien skorzystać. No inna sprawa, że te modele są trudno dostępne, ale może to właśnie dlatego, że ta jakość jest naprawdę niezła. Tak czy owak, myślę, że inbox został już dokonany. No i zobaczymy, jak będzie się ten chenilet sklejał, to znaczy jak będę ja go sklejał przy waszej asyście. No i to już wszystko na dzisiaj. W przyszłym tygodniu zaczniemy sklejać model, mam nadzieję. Istnieje też uzasadnione podejrzenie, że skończymy go sklejać, przynajmniej w sensie sklejania części też w przyszłym tygodniu ze względów obiektywnych. Czy zacznę go malować? Chciałbym to tak dokładniej pokazać, jak ten model będzie malowany. Możliwe, całkiem możliwe. Myślę też, że model otrzyma oznaczenia właściwe. Takie, jakie miał ten model, który kiedyś dawno temu przygotowywałem na potrzeby tej pierwszej dioramy Smoleńska 1941. Czyli ten niemiecki krzyż oznaczeniowy Balkenkreuz na froncie. Ale oczywiście, jak to zwykle bywa, w przyszłym tygodniu wszystkiego się dowiemy, co i jak się wydarzy. Na razie bardzo Wam dziękuję za obejrzenie, dziękuję Wam za wszystkie lajki, łapki w górę, kciuki w górę, wszystkie subskrypcje, wszystkie komentarze, wszelką pomoc, no i wszelkie wsparcie, wszystkie informacje za to, że tutaj jesteście, za to, że mi pomagacie, że mi wspieracie na różne sposoby, za wszystko, wszystko co dobre, co od Was otrzymałem. Dzięki, trzymajcie się, cześć!